Czy są osoby, które w ogóle używają słowa przepraszam w swoim życiu? Bo mam wrażenie, że niektórzy po prostu uważają się za osoby nieomylne i całą winę zwalają na innych, nie widząc nic u siebie. Czy to nie nazywa się narcyzm i egocentryzm? Ja powiem wam szczerze, nie znoszę narcyzów i egocentryków. Nie znoszę ludzi, którzy mają taką mentalność ofiary, że odwracają kota ogonem i całą winę zwalają na ciebie, nie widząc nic u siebie, czyli zero jakiegoś samokrytycyzmu, jakiejś samorefleksji. Po prostu nie znoszę takich ludzi. Wręcz powiem wam szczerze, żygam takim podejściem. Nie tęczą, ale żygam takim podejściem po prostu. No, to tyle, bo taką pewna refleksja mi wpadła do głowy i stwierdziłam, że się z wami tym podzielę. Miłego wieczoru, pa, pa.